Wysoka Izbo, wznawiam obrady. Powracamy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad. Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum. Przypominam, że Senat przeprowadził dyskusję w tej sprawie. Przystępujemy do głosowania. Zgodnie z artykułem 125 ustęp 2 Konstytucji Senat wyraża zgodę na zarządzenie przez prezydenta referendum ogólnokrajowego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Nieuzyskanie bezwzględnej większości głosów oznaczać będzie niewyrażenie przez Senat zgody na zarządzenie referendum. Przystępujemy do głosowania w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na zarządzenie przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum. Kto z państwa senatorów jest za wyrażeniem zgody? Proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I bardzo proszę o podanie wyników głosowania. Szanowni Państwo, głosowało 92 senatorów. Wymagana bezwzględna ilość głosów wynosi 47. Za wyrażeniem zgody na zarządzenie referendum głosowało 10 senatorów. Przeciw głosowało 30 senatorów. Wstrzymało się od głosu 52. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum i podjął uchwałę w tej sprawie.